Dziś przed Wami laptop HP 6530B. Udało mi się go kupić za niecałe 100 zł i myślę, że jak na jego przeznaczenie jest to całkiem dobry zakup. Posiada procesor Core 2 Duo P8600, 2 GB pamięci DDR2 i układ graficzny Intel GMA 4500 HD. Ma też jedną wadę, którą dzisiaj zamierzam naprawić. Nie można oczywiście pominąć urwanego kawałka palmrestu i kilku głębszych rys na obudowie, ale tak poza tym wszystko jest ok. Zaczynamy. No i proszę, oto nasz winowajca. Myślałem raczej, że to będzie po prostu jakiś kawałek plastiku. Różne rzeczy widziałem, ale ciało obce ulokowane w taki sposób, zaskoczenie. Laptop będzie pracował w warsztacie samochodowym. Jego poprzednik to stary, wysłużony PC z procesorem Pentium 3 800 MHz, który jeszcze rok temu dzielnie spełniał swoją rolę. Ten model wybrałem nie bez przyczyny. Niewątpliwie jego najlepszą cechą jest socket, który pozwala na samodzielny upgrade procesora. Nie wiem, jakiż to błąd popełnił człowiek na drodze ewolucji, że z czasem zaprzestano stosowania tego rozwiązania. No ale mniejsza. Odświeżałem już kilka takich laptopów dla ludzi, którzy bardzo przywiązani do swoich sprzętów chcieli nadal na nich pracować. W takim przypadku wymieniałem procesor na Intel Core 2 Duo T9400 lub T9600. Największą zaletą tego procesora jest 6 MB pamięci cache poziomu drugiego, taktowanie około 2,6 GHz na rdzeniu i magistrala 1066 MHz. Do tego wystarczyło dodać dysk SSD i wymaksować pamięć RAM. Laptopów po takim upgrade'zie wiele osób używa do dziś. Teraz składam wszystko w odwrotnej kolejności, czyszczę układy, nakładam nową pastę i obcinam nadmiar termopada, bo ktoś moim zdaniem przesadził. Taka czapa na pewno nie polepszy chłodzenia. Jedziemy dalej. Wymienię także pamięć RAM, ponieważ mam tutaj dwie kości po 1 GB, a pamiętam, że zostały mi w magazynie dwie identyczne kości po 2 GB. Efekt końcowy, laptop cichy jak w latach świetności. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba i łapkę w górę. Pozdrawiam i z góry dziękuję. Cześć! Jako ciekawostka dodam, że nadal można korzystać z przeglądarki na Windowsie XP i co ciekawe przeglądać Allegro, YouTube, choć korzystać to tutaj trochę duże słowo. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!